Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji Koalicji Obywatelskiej. Właśnie przed chwilą wróciłam z Łodzi, do której dojeżdżam do pracy codziennie, jak bardzo, bardzo wielu tomaszowian. Szybkie i bezpieczne połączenie Tomaszowa z Łodzią to bardzo ważne przedsięwzięcie i ważna inicjatywa. Wyprostujmy S8. To bardzo rozwinie nasze miasto, pozwoli na wybudowanie w okolicach naszego miasta centrów logistycznych i przyczyni się bardzo znacząco do rozwoju naszego miasta. W czasie spotkań i konsultacji z mieszkańcami dość często ten temat się pojawiał. Będę bardzo wspierała wszystkie inicjatywy temu właśnie poświęcone. Dziś już mam tutaj wsparcie, o tym za chwilę będziemy mówić, a w tej chwili oddam głos przewodniczącemu Rady Miasta Łodzi, panu Tomaszowi Kacprzakowi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że dzisiaj to bardzo ważny dzień, bo mówimy o bardzo ważnej inwestycji, która dotyczy Tomaszowa Mazowieckiego. Wraz z kilkoma kolegami radnymi, w tym z Arkiem Gajewskim, radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego, kilkanaście tygodni temu ogłosiliśmy pomysł, aby wyprostować S8, czyli żeby wybudować drogę szybkiego ruchu pomiędzy Łodzią a Tomaszowem Mazowieckim. Jak Państwo wiecie, żeby dojechać z Łodzi do Tomaszowa, mamy dzisiaj dwie możliwości. Albo jedziemy drogą wojewódzką, co nie jest, można powiedzieć, największym komfortem, ponieważ jest to droga jednojezdniowa, przebiegająca przez wiele miejscowości. I także ten przejazd tranzytowy powoduje niedogodności dla tych, którzy przejeżdżają, oraz niedogodności dla samych mieszkańców tych gmin, przez które mamy przejechać. Możemy także jechać autostradą A1, a także potem wjechać w S8, ale to oczywiście jest odległość o ponad 30 km więcej, niż można by to było zrobić jadąc bezpośrednio. Dlatego pomyśleliśmy, aby ten węzeł Łódź Południe połączyć z Tomaszowem Mazowieckim i w dosyć bardzo prosty sposób wyprostować S8. Cieszę się, że w Tomaszowie Mazowieckim są ambasadorowie tego projektu. Wiem, że Basia Klatka będzie walczyła jak lwica o to, żeby to S8 powstało. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zarówno my, samorządowcy z Łodzi, czy z Tomaszowa Mazowieckiego, sami tego nie wybudujemy. To musi być decyzja rządu, ale musimy zaangażować mieszkańców naszych miast o to, aby walczyć o ten projekt, abyśmy zaangażowali się wszyscy, ponieważ zarówno Tomaszów, jak i Łódź tego połączenia potrzebują. To nowe miejsca pracy, to także sposób na to, żeby chociażby z Łodzi szybko przyjechać do Tomaszowa, żeby zwiedzić też wspaniałe atrakcje turystyczne, które ma Tomaszów i okolice. Tak więc dla nas, dla łodzian, jest to oczywiste, że takie połączenie musi powstać. Co więcej, drogowcy, kiedy projektowali drogę S8 z Łodzi, która biegnie do Wrocławia, przewidzieli, że ta droga będzie w przyszłości przedłużona. Dlatego trzymam kciuki i będziemy razem z Basią Klatką, z Arkiem Gajewskim będziemy walczyć o to, żeby to S8 było wyprostowane, bo moim zdaniem to jest bardzo istotne zarówno dla Łodzi, jak i dla Tomaszowa. Sam do Tomaszowa przyjeżdżam wiele razy, można powiedzieć, jestem kilka razy w miesiącu w Tomaszowie i w okolicach i przyznam, że brakuje mi tego odcinka S8, ale wierzę, że przyszła prezydent miasta będzie skutecznie walczyła o to, żeby to S8 zostało wyprostowane i żeby mieszkańcy Tomaszowa mieli bardzo szybki, krótki dojazd do Łodzi. Ja tylko dodam, że chcę, żeby mieszkańcy Tomaszowa w 30 minut mieli możliwość dojazdu do Łodzi i tej inicjatywie poświęcę bardzo wiele uwagi. Oddam teraz głos radnemu Sejmiku Wojewódzkiego, panu Arkadiuszowi Gajewskiemu. Szanowni Państwo, stoimy specjalnie w miejscu, w którym ta wyprostowana S8, tak jak widać na grafice, nie biegnąca przez Piotrków, ale skrótem z gotowego węzła przy Łodzi wprost, by wchodziła pędy do Tomaszowa. Dlatego tutaj się dzisiaj spotykamy w miejscu, z którego moglibyśmy jechać krótko, szybko i bezpiecznie do Łodzi. W 30 minut myślimy, od 25 do 30 minut. Dlatego, że wielkie miasto Łódź, stolica regionu, na czele tutaj reprezentowana przez przewodniczącego Rady Miasta Łodzi, Tomasza Kacprzaka, zdecydowała się wspierać ten projekt, przyłączyliśmy się, bo zbiegają się nasze interesy.
To jest lekka modyfikacja starej koncepcji S74 biegnącej z Łodzi do Kielc w przejściu przez Tomaszów. Ale tu możemy połączyć wysiłki, dokończyć to S8, którego budowa jest tutaj przerwana. Ono powinno wejść do Tomaszowa tędy. Są tam możliwości zarówno prawne, jak i finansowo też nie jest to rzecz, która jest niewykonalna i to wszystko zależy od rządu. Na pewno musimy mówić o tym, musimy apelować. Dlatego spotkaliśmy się dzisiaj w takim składzie, gdzie są samorządowcy, radni powiatu, radni miasta jak Tomasz Zdonek, osoby od lat zajmujące się drogami jak Jacek Kowalewski czy Andrzej Wodziński, Paweł Uczak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Piotr Zimny tutaj stoi, przewodniczący Rady Gminy Ujazd. Są osoby, które z różnych samorządów, miejskiego, powiatowego, sejmikowego, tak jak ja, z gmin okolicznych, starają się w tą inicjatywę i zainwestować, walczyć o nią. Proszę Państwa, musimy o tym mówić, musimy doprowadzić do tego, żeby rząd wreszcie sfinansował. Co najmniej to, o czym mówimy dzisiaj, o wyprostowaniu, poprowadzeniu S8 do Tomaszowa tą skróconą wersją, ale i także dalej, żeby droga S74 razem z obwodnicą Tomaszowa przebiegała w taki sposób, żeby interesy naszego terenu, zagłębia całego płytkowo-kruszcowego. Stoimy tutaj naprzeciwko Paradyża, czyli firmy, która zajmuje się produkcją płytek, żeby cała ta branża miała dobry dostęp do Polski. Ja już kończąc, chcę tylko powiedzieć, że jako sejmik taką uchwałę stosowną podjęliśmy na ostatniej sesji mojego samorządu, popierającą i apelującą do rządu o budowę S8 w tej wersji wyprostowanej. Także apelujemy i cały czas mówimy o tym S74 dla Tomaszowa z obwodnicą Tomaszowa, podkreślam. Przewodniczący Rady Gminy Ujazd stoi tutaj troszkę z tyłu, Piotr Zimny, może potwierdzić, że tydzień temu Rada Gminy Ujazd taką samą uchwałę podjęła. Prześlemy ją Państwu potem w materiałach po konferencji. Stoi przede mną Paweł Łuczak, który właśnie się szykuje, żeby powiedzieć Państwu, że właśnie w Radzie Powiatowej za chwilę taki projekt będzie składany, więc może Paweł dwa słowa na ten temat. Witam serdecznie, Paweł Łuczak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, przepraszam bardzo. Radni Platformy Obywatelskiej, z klubu Platformy Obywatelskiej przy Radzie Powiatu kierują wniosek pod obrady. We wniosku tym apelujemy, prosimy, w zasadzie bardzo, bardzo prosimy o to, aby Rada Powiatu, Starosta Powiatu Tomaszowskiego oraz Zarząd Powiatu Tomaszowskiego poparli wszelakie nasze działania, nasze wnioski. Krótko mówiąc, wyprostujmy S8. Dojechać do Łodzi i wrócić z Łodzi w 30 minut to jest jeden z niewielu aspektów, który sugeruje budowę tej drogi. A oprócz tego nasz powiat, nasi mieszkańcy zasługujemy na to, aby rząd zainwestował w tą drogę. Dziękuję bardzo. Poprosimy Tomka Zdonka jeszcze na chwilkę, żeby powiedział o tym, że będzie taka sama uchwała, projekt składany w Radzie Miasta, Tomaszu, prawda? Każda z osób, która dzisiaj była moim przedmówcą, podkreślała to, że najistotniejsze dla mieszkańców jest bezpieczeństwo. Myślę więc, że tego samego rodzaju projekt uchwały, o którym mówił Paweł Łuczak, trafi również do przewodniczącego Rady Miejskiej i myślę, że spotka się on również z pozytywnym odezwem. Zostanie on przeze mnie złożony w najbliższym czasie. Ja na koniec tylko dodam, że jeśli wszyscy zewrzemy szeregi i będziemy mieli taką wolę, jak już tutaj obecni samorządowcy, to na pewno ten głos dotrze skutecznie do Rady Ministrów i podejmą jedynie słuszną decyzję, o co już dzisiaj wszyscy z tego miejsca apelujemy. Dziękuję bardzo. Warto dodać, że to przedłużenie S8 pomiędzy Łodzią a Tomaszowem Mazowieckim będzie drogim przedłużeniem, ponieważ ślad, który został zaprojektowany, głównie biegnie przez pola, tak więc nie ma tutaj konieczności burzenia domów, budowy bardzo drogich obiektów inżynieryjnych. To będzie jeden z najtańszych odcinków drogi ekspresowej, która może powstać w Polsce, dlatego wierzymy, że jest to realna rzecz i ją po prostu trzeba zrobić. Jeżeli jeszcze jedno słowo chciałbym dodać o tym, że ta sprawa będzie jedną z priorytetowych
zarówno w kampanii wyborczej, ale potem w całej kadencji następnej, bo wiemy, że tego nie zrobimy w tydzień, ale musimy walczyć o to S8, o to przedłużenie i później o S74, w tym wariancie, o którym mówi od wielu, wielu lat Jacek Kowalewski. Ale proszę Państwa, to jest jeden z filarów programowych, jeden z rzeczy, o których Koalicja Obywatelska nasza w Tomaszowie będzie mówiła, w tym Barbara Klatka jako nasz kandydat na prezydenta, ja jako kandydat do sejmiku. Ale chcę powiedzieć, że zapraszamy już wstępnie, myślę, że w ciągu około 10 dni przyjedzie pan marszałek Stępień i zapraszamy na kolejną konferencję naszej Koalicji Obywatelskiej w Tomaszowie na temat planów budowy, rozbudowy i dalszego remontu 713 popularnej, czyli dawniej warszawskiej, ale teraz już Mileckiego w kierunku na Opoczno. Ja dziękując, chciałbym jeszcze powiedzieć, że dołączyła do nas nowa koleżanka do Koalicji Obywatelskiej. Oficjalnie witamy Małgosię Wałach. Chodź Małgosiu tutaj do mnie. Chodź Małgosiu do nas. Wprawdzie tutaj tak nie było to planowane, ale Małgosia jest. Przedstawiam, jak Państwo pamiętacie, jako członka rodziny. Pamiętacie, zapraszałam bardzo serdecznie nie tylko organizacje, ale również poszczególne osoby, mieszkańców Tomaszowa do Koalicji Obywatelskiej. I tak oto właśnie Małgosia Wałach zrobiła mi ten zaszczyt i wstępuje oficjalnie do naszej koalicji i będzie nas wspierać w tym chyba najmocniej mnie. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym dodać ze swojej strony, że to dla mnie jest zaszczyt, że ja mogę wspierać Basię. Uważam, że jest najlepszym kandydatem na prezydenta, jest samorządowcem, zna wszystkie problemy naszego miasta i powiatu, była radną, pełniła przeróżne funkcje i generalnie to jest osoba 10 w jednym, także tylko Basia na prezydenta. Dziękuję bardzo. Jeśli macie Państwo pytania, to jesteśmy do dyspozycji. To znaczy, tutaj Państwo może nie wiedzą albo nie zapomnieli o tym, że Platforma Obywatelska wywalczyła już rzecz bardzo ważną. A, dobrze, to ja przejdę tutaj. Platforma Obywatelska swego czasu wywalczyła rzecz bardzo ważną, bo ten odcinek drogi, o którym mówimy, jest wpisany do sieci europejskiej tak zwanego ciężkiego transportu TNT. I w 2013 w grudniu Parlament Europejski z Radą Europy podjęły taką decyzję i to jest wpisane. W związku z tym tylko teraz trzeba walczyć o to, żeby to jak najszybciej wybudowano, bo ta droga ma wielkie, istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego całego regionu Polski Środkowo-Wschodniej, właśnie na wschód od Łodzi. To jest bardzo ważne, bo żadnej takiej dużej drogi ta okolica nie ma. Zresztą powiem tylko też Państwu, że Tomaszów, miasto tej wielkości, należy do nielicznych miast w Polsce centralnej, które nie mają połączenia drogą krajową ze stolicą województwa z Łodzią. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma z Państwa pytania? Wobec tego dziękujemy bardzo za przybycie i dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w dzisiejszej konferencji. I zapraszamy na kolejkę.